na siebie wziąłeś grzech. Zniszczyłeś śmierć i moc, dałeś poniosłeś karę, bo na siebie wziąłeś grzech. Zniszczyłeś śmierć i moc, poniosłeś karę, bo na siebie wziąłeś grzech. Zniszczyłeś śmierć i moc, dałeś mi życie swe. Poniosłeś karę, bo na siebie wziąłeś grzech. Zniszczyłeś śmierć i moc. Dziś ty i ja jedno jesteśmy. Jezus! Dziś ty i ja na tronie Twym. Na tronie Twym. Dziś Twój Święty Duch wypełnia życie my. Święty Duch! Poniosłeś karę, bo na siebie wziąłeś grzech. Zniszczyłeś śmierć i moc. Poniosłeś karę, bo na siebie wziąłeś grzech. Zniszczyłeś śmierć i moc. Poniosłeś karę, bo na siebie wziąłeś grzech. Zniszczyłeś śmierć i moc. Dałeś mi życie swe. Poniosłeś karę, bo na siebie wziąłeś grzech. Zniszczyłeś śmierć i moc. Jesteśmy, Jezus. Dziś ty i ja na tronie Twym. Dziś Twój Święty Duch wypełnia życie me. Tobie, Jezu, kłaniam się. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Wywyższamy Ciebie, Jezu. Wywyższamy Ciebie. Wywyższamy Cię, wywyższamy Ciebie, Jezus, jedyny Królu, jesteś Alfą i Omegą. Tyś początkiem jest wszystkiego. Wywyższamy Ciebie, Jezus, wywyższamy Cię. Przez ponad 30 lat mojego życia. For over 30 years of my life. Żyłem podobnie jak większość z was. I've been living similar to most of you. Nazywam się Michał Korgol. My name is Michał Korgol. I od początku słyszałem. And ever since I heard. Że jeśli chcę być szczęśliwy. That if I want to be happy. Jeśli chcę być zaakceptowany. If I want to be accepted. To muszę chodzić. I have to walk. Zgodnie to system tego świata od dzieciństwa mi wmawiał. According to the system telling me from my childhood. Od małego słyszałem. They told me. Musisz to, musisz tamto. You have to this, you have to that. I tak żyłem. And I lived like that. Byłem prymusem w szkole. I was the best student in school. Skończyłem z najwyższą średnią. I graduated with the best grades. Szkołę podstawową i liceum. The elementary school and then a następnie przyjechałem tutaj. And then realizować. To realizować marzenia. To make my dreams come true. O szczęściu. The dreams about happiness.
Skończyłem z wyróżnieniem. I graduated with highest grades. Studia na Wydziale Prawa i Administracji, tutaj, na Uniwersytecie Warszawskim. I studied law in the university. Zacząłem budować dużą firmę. I started building huge company. Zatrudniałem 200 osób. I was employing 200 people. Ale prawda o mnie była taka, but the truth about me was, że każdego dnia udawałem. That every single day I teraz wiesz, o czym mówię. I was pretending, and you know wiesz, what I'm ile razy about. W ciągu dnia you know how many times udajesz kogoś innego. How many times you pretend przed żoną. Before your wife. Przed mężem. Before your husband. Przed dziećmi. Before your children, friends. Udajesz w pracy. You're pretending in work. Udajesz wszędzie. You're pretending everywhere. Ja tak żyłem. I was living like wpadłem that. W tą pułapkę. Wydawało mi się, że tak ma wyglądać. I was caught into that. I thought it has to look like this. Przeglądałem się w tym, co ludzie mówili o mnie. I was paying attention to opinions of others. Klepali mnie po plecach. They've been patting on my back. Mówili Michał. Tell me, Michael. Jesteś człowiekiem sukcesu. You're the man of success. Zbudowałeś piękny dom. You built such a beautiful masz house. Rodzinę. You have family. Nowe samochody. New cars. Kilka razy w roku jeździsz na wakacje. You're going for vacations so many times a year. Ale kiedy wracałem do domu. But when I was going back home. Bałem się. I was afraid. Bałem się, co będzie dalej. I was afraid what's going to happen. Spychałem te myśli. I was pushing those thoughts. Chciałem przed nimi uciec. I wanted to rescue. Drogimi zakupami. Before those sukcesem. Thoughts. With shopping and success. Przeglądałem się w tym. I was just looking at this. I właśnie wtedy. And this moment. Tak jak wy teraz. Just like you right now. Usłyszałem proste słowa Ewangelii. I heard simple words of gospel. Usłyszałem, że to wszystko, na czym budowałem swoje życie. I heard that what I was building on in my life. Jest nic nie warte. It isn't worth a thing. Bo 2000 lat temu. Because 2000 years ago. Jezus Chrystus. Jesus Christ. Poszedł na krzyż. Went to the cross. Z miłości do mnie. Because of love to me. Abym mógł żyć. For me to live. I zwyciężać. And conquer. Wiecie, ja byłem intelektualistą. You know, I was an intellectualist. W pierwszej chwili wydawało mi się to niedorzeczne. You know, first moment that was irrational for me. Temat Boga był takim dziwnym tematem w moim życiu. Topic of God was so weird to me. Z jednej strony nie chciałem go dotykać. On the one hand, I didn't want to touch it. Ale z drugiej strony nie zajmował żadnej pozycji w moim życiu. It didn't have any significant position in my life. Ja właśnie wtedy, wcześniej, dowiedziałem się, o co chodzi w tym świecie. And then it was when I understood what this world is about. Znałem prawidła jego funkcjonowania. I knew the rules of the world. Ekonomiczne, gospodarcze. Economy. I usłyszałem. And I heard. Że to nie ma znaczenia. That economy and stuff doesn't że prawdą matter. Jest Jezus. That Jesus is the truth. Który oddał za mnie życie. He gave life for me. Przyjaciele, w związku z tym. Guys, due to that. Że spotkałem ludzi. I met people. Którzy mówili mi, że poznali Jezusa osobiście. That told me that they met Christ personally. Postanowiłem to sprawdzić. I decided to check it. Powiedziałem do Niego, Jezus. I said to Jesus, Jesus. Jeśli Ty żyjesz. If you are alive. Jeśli Ty jesteś realny. If you are real. Jeśli Ty jesteś Bogiem dzisiaj, tak jak oni mówią. If you are the God of today, as they say. To ja chcę Cię poznać. I want to meet you. Osobiście, tak jak mówią oni. Personally, just as they say. Przyjaciele, kiedy zawołałem do Niego. Friends, when I called on Him. Natychmiast. Immediately. Wewnątrz mnie. Inside of me. Powstało ponadnaturalne. There was this supernatural. Silne przekonanie. Strong feeling. O grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. About sin, judgment and justification. Wiedziałem, że potrzebuję Jezusa. I knew that I needed Christ. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje po ludzku. I didn't know what was happening to me. Ale wiedziałem, że Go potrzebuję. But I knew I needed Him. Zamknąłem się w łazience w swoim pięknym domu. In my beautiful home, I just shut the bathroom door. Bo nie chciałem się nikomu pokazać. Because I didn't want anyone to see me. I zawołałem do Niego. And I called him Jesus. Jezu. Jesus. Wierzę, że jesteś Bogiem. I believe you are God. Wierzę, że 2000 lat temu. I believe that 2000 years ago. Zszedłeś na ziemię w ciele człowieka. You came to earth in body of man. Poszedłeś na krzyż. Went to the cross for me. Z miłości do mnie. Because of love to me. Wierzę, że zmartwychwstałeś. I believe you were raised from the dead. Wierzę, że siedzisz po prawicy Ojca. I believe you sit on the right hand of Father.
Przyjdź i mnie uratuj. Come and rescue me. Przyjdź i mnie uratuj. Come and rescue me. Bo nie chcę udawać. Because I don't want to keep pretending. Bo nie chcę dłużej udawać. I don't want pretending no more. Przyjdź i mnie uratuj. Come and rescue me. Przyjaciele, i tego dnia. Friends, and this very day. A było to niespełna 7 lat temu. And that was just 7 years ago. Wielki Bóg. God Almighty. Stworzyciel nieba i ziemi. Creator of heaven and earth. Pan panów i król królów. Lord of lords and lords and king of kings. Przyszedł do tej łazienki. He came to this bathroom. Spotkałem się z nim. And I met him. Nie wiedziałem, co się dokładnie wydarzyło. I didn't know what was happening exactly. Ale wiedziałem. But I knew. Że wydarzyło się coś nowego. That something new happened. Tak jak wam powiedziałem wcześniej. Just like I told you before. Ja nigdy nie byłem religijnym człowiekiem. I was never religious. Uważałem. I thought, że religijni ludzie to słabi ludzie. That religious people are weak people. A ja cały czas udawałem twardziela. And I kept pretending a tough guy. Udawałem silnego. The tough guy. Więc nie wiedziałem jeszcze wtedy, nie rozumiałem. So I didn't understand back then. Że tamtego dnia. That back this day. Narodziłem się na nowo. I was reborn in my spirit. Przyjaciele. Friends. Jednym z głównych poselstw. One of main ideas, które Jezus Chrystus wygłosił tu na ziemi 2000 lat temu. That Jesus Christ told us on this earth. Było to, że każdy człowiek musi narodzić się na nowo. Was that everyone has to be reborn in spirit. To nie jest dla wybranych. It's not for chosen ones. To nie jest na szóstkę. This is not for każdy człowiek. Musi narodzić się na nowo. Each one of us has to get reborn. 2000 lat temu, kiedy Jezus chodził jeszcze tu w ciele po ziemi. 2000 years ago when Jesus was walking here on earth in body. Przyszedł do niego taki poważany w Izraelu religijny dostojnik. A very decent religious man came to him. Faryzeusz o imieniu Nikodem. The Pharisee of name Przyszedł Nikodem. I zapytał go w nocy. He came and asked Mistrzu, him at night, Master. Widać po dziełach, że przyszedłeś od Boga, że jesteś nauczycielem. O co chodzi? Wytłumacz. Master, I can see you came from God because of miracles you're doing. What is it about? Tell me, explain me. A Jezus mu powiedział. And Jesus told him. Dopóki nie narodzisz się na nowo. Until you get reborn. Nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. You will never enter my kingdom. A on mówi, ale jak? But he said, how should I do that? Ja mam prawie 70 lat. I'm almost 70. Jak powtórnie mogę wejść do łona matki? How can I get into my mother's belly again? Jezus powiedział, Nikodemie, nie rozumiesz. And Jesus said, Nicodemus, you don't get it. Dopóki nie narodzisz się z mojego ducha. Until you get reborn in my spirit. Nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. You will never enter my kingdom. Co się narodziło z ciała. What was born from the flesh and body. Jest ciałem. Is body. Co się narodziło z ducha. But what was born from spirit. Jest duchem. Is spirit. Przyjaciele, i ja w tej łazience mojego domu 7 lat temu. And 7 years ago in this bathroom. Narodziłem się na nowo. I z Bożego ducha. Reborn in spirit. Od tamtej chwili. Ever since. Święty Duch. Holy Spirit. Ten sam, który wskrzesił Jezusa z martwych. The same one that rose Jesus from dead. Mieszka we mnie. Lives in me. I chce mieszkać w każdym. And he wants to live in you. W każdym, kto uwierzy. In each one of you that believes. Zbawienie jest z łaski za darmo. Salvation is for free. By grace. Nie ma znaczenia. No matter. Jakim człowiekiem byłeś do tej pory. What kind of man you used to be. Nie ma znaczenia. Twoja historia. Your story. Musisz narodzić się na nowo. You have to reborn. Boga musisz sobie wybrać. You have to choose God. Nawet w tym momencie. Even right now. Kiedy słyszysz te słowa. When you hear those words. Podejmujesz decyzję. You're making decision. Albo przyspieszasz kroku i uciekasz od tematu. Either you're just going faster, going away. Albo odpowiadasz życiem na życie, które płynie z tych słów. Or you're responding with life to life that flows from those words. Jezus Chrystus. Jesus Christ. Oddał swoje życie za każdego człowieka. Gave his life for each one of you. Jego wolą i pragnieniem. His will and desire. Jest, aby każdy człowiek doszedł do poznania prawdy. Is for everyone to understand the truth. Kiedy Jezus chodził w ziemi. W ciele po ziemi. When Jesus was walking here in body. Pierwsze rozpoznawały go demony.
Demons were recognizing. Zawsze miały z tym problem. Demons were recognizing him first, and they had problems with him. Dziś jest tak samo. Today, the same story. Bo kiedy mówię do was, because as I'm speaking to you, to mówię w imieniu Jezus. I'm speaking in Jesus' name. To on. He is the one. 2000 lat temu. That 2000 years ago. Zapłacił cenę. Paid the price. Abyście mogli żyć. For you to live. I to on dzisiaj. And he today. Przypomina. Reminds us. Zapomniane dzieło krzyża. Forgotten work of the cross. W tym kraju. In this country. Ponad 90% ludzi. Over 90% of people. Słyszało o Jezusie. Heard about Jesus. Ale to nie ma znaczenia. But it doesn't matter. Nie ma znaczenia, czy słyszałeś cokolwiek o Jezusie. It doesn't matter if you heard anything about him. Nie ma znaczenia, czy byłeś dzisiaj w kościele. It doesn't matter if you went to church today. Nie ma znaczenia, ile dzisiaj zrobiłeś uczynków dobrych. No matter how many good deeds you did today. Pytanie jest, kim? Kim dla ciebie jest Jezus? The question is, who is Jesus for you? Kim on dla ciebie jest osobiście? Who is he personally to you? Bo dla mnie przez 30 lat był nikim. For 30 years, to me, he was nothing. Był wyobrażeniem. He was just imagination. Dziadkiem, dziadka z długą brodą. Imagination of some kind of a grandfather with. A dzisiaj. And today. Żyję z nim, realnie. I, in reality, live with him. I doświadczam go każdego dnia. And I experience him every day. Pytanie, kim dla ciebie jest Jezus? Question is, who Jesus is for kim you today? Kim dla ciebie jest? Who is he? Jezus powiedział. Jesus said. Kładę przed tobą, każdym z was. I'm laying in front of you. Błogosławieństwo oraz przekleństwo. The blessing and the condemnation. Życie oraz śmierć. The life and death. Wybierz życie, abyś żył. Choose life so wybierz you're życie. Able to live. Ty wybierasz. You're choosing. Zrozum to. Understand that. Bóg w Chrystusie Jezusie. In Christ God, zrobił dla ciebie wszystko. God did everything for you. I nic już więcej nie zrobi. And he cannot do anything nic, more. Bo w Jezusie zrobił wszystko. Jesus, God did everything in Jesus. Ale pozostawił ci wolną wolę. But he left you with free will. Ty decydujesz. You're choosing. Ty decydujesz. You are choosing. Kim Jezus jest w twoim życiu? Who Jesus is for you? Tam na krzyżu Golgoty. Back in the cross. 2000 lat temu. Back on the cross 2000 years ago. Nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. The huge exchange happened. Jezus pokonał diabła. Jesus conquered Satan. Jezus pokonał śmierć. He conquered death. Możesz żyć. You can live. Możesz realnie żyć. You can really live. Wystarczy, że do niego zawołasz. It just takes calling on his name. Przyjaciele, kto z was? Who kto of you? Z was? Kto z was dzisiaj, kiedy słyszysz Jego głos, serca swojego nie zatwardzisz? Kto z was dzisiaj chce pojednać się z Bogiem? Dzisiaj jest dzień zbawienia. Which one of you wants to unite with God today? Don't harden your heart if you listen to His voice. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj. The day of salvation wczoraj nie is ma. Today. Jutra nie ma. Dzisiaj jest dzień There zbawienia. There is no yesterday, no tomorrow, not tomorrow, today. Dzisiaj podejmujesz decyzję. You're choosing today. Wystarczy, że tak jak ja, te 7 lat temu. Just like me 7 years ago. Uwierzysz. Just believe. Że Jezus to Bóg. That Jesus is God. Który zszedł na ziemię. That came to earth. W ciele człowieka. In body of man. Poszedł na krzyż z wyboru. Went to the cross by choice. I z miłości do ciebie. And by love to you. I następnie zmartwychwstał. And he was resurrected. I siedzi teraz po prawicy Ojca w niebie. And he sits on the right hand of God in heaven right now. I jeśli zaprosisz go do swojego życia. If you invite him to your powiesz, life. Jezu. If you say God, Jesus. Panuj w moim życiu. Rule in my life. Panuj w moim życiu. Rule będziesz zbawiony. Life. You will be saved. Dzisiaj będziesz today. Zbawiony. You will be saved today. Zostaniesz obywatelem nieba. You will become citizen of heaven. Przyjaciele, jesteśmy tutaj dla was. We are here for you, God. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Keep on coming. Day of rescue is today.